Witam serdecznie w kolejnym odcinku Five Factory. Nazywam się Wojciech Ciepliński i obok mnie jest... Chłoptowicz, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku podejmiemy dość kontrowersyjny temat, czyli bieganie długodystansowe, a interwały. Co jest lepsze? Będziemy prowadzić rozmowę i dzisiaj Kuba jest za... biegami długodystansowymi, a ja za interwałami i sprintami. Więc jaki jest... Twoje plusy co do biegania długodystansowego? Uważam, że biegi długodystansowe są dobre, ponieważ są nas w stanie wyrobić dosyć dobrą wytrzymałość tlenową. Te biegi zazwyczaj są w granicach kilku do kilkunastu kilometrów. Trwa to dosyć długo czasu i tak naprawdę wszystko odbywa się na wytrzymałości tlenowej. Tylko że Kuba, walka to nie jest bieg długodystansowy, że tam przyłapiemy sobie, tylko mamy zrywy, to jest sprint. To jest interwał czysty, więc jak ty to zaargumentujesz? To w dzisiejszych czasach nawet walki MMA trwają 5 minut, są dosyć długie, intensywne i uważam, że wytrzymałość tlenowa także ma dosyć duży wpływ. Masz rację, tylko że ja bym obrał stanowisko takie, że biegi długodystansowe możemy traktować jako dodatek. Uzupełnienie treningu, a nie podstawę, bo podstawą powinny być interwały, sprinty. Czyli mamy zryw, biegniemy sprintem, czyli w 10 sekund powiedzmy biegniemy na maksa i 20 sekund powoli człapiemy. Czyli tak jak w walce, mamy spięcie, możemy chwilę odpocząć, mamy clinch, możemy chwilę odpocząć, ale zaraz musimy wejść w nogi, złapać przeciwnika w pas, zryw, czy tak samo sztuk walk uderzanych. Tak samo mamy. Mamy clinch, czy lekkie rozchodzenie i znów akcja. A co powiesz na temat kontuzyjności? Ponieważ z własnego doświadczenia wiem, że po sprintach, które też często dodaję do swojego treningu, mam ponaciągane pachwiny, ponaciągane mięśnie dwugłowa, jednak bieg długodystansowy niweluje to, ponieważ nie ma takiej dynamiki, prawda? Zacząłeś dość ciekawy temat. Według mnie takie naciągnięcia, które miałeś przy sprintach, mogą wywoływać zła nawierzchnia do biegów, czyli powiedzmy, zauważyłem to, że wiele osób biega, co jest dla mnie dziwne, po asfalcie sprinty, biega na asfalcie, ale także zły stosunek mięśni do czworogłowych i dwugłowych, bo pamiętajmy, mamy słabe dwójki, czy pośladki, co notabene to jest bardzo ważny mięsień, bardzo dużo osób nie trenuje go, ale nie zagłębiajmy się do tego. Przy sprintach najważniejsze są dwójki i pośladki. Jeśli będziemy mieli za słabe dwójki, będziemy mieli naderwania, przez co wiele osób może czuć dyskomfort, a przy bieganiu długodystansowym możemy spokojnie sobie, czy to marszowiec, czy to lekki bieg, nie obciążając za bardzo dwójek. No myślę, że trudno mi się z tobą nie zgodzić. Masz rację co do tej powierzchni. Jedyny temat, który chciałem jeszcze ewentualnie tutaj poruszyć, to biegi długodystansowe, tak? A co myślisz o biegach długodystansowych w przygotowaniu, albo na samym początku, ewentualnie na roztrenowaniu? Uważam, że na przykład wtedy biegi długodystansowe można by w delikatny sposób prowadzić, na przykład w okresie roztrenowania, kiedy nie potrzebujemy już dynamiki, kiedy raczej już sobie po prostu kończymy sezon i delikatnie ćwiczymy. Tutaj zgodziłbym się ciebie, bo roztrenowanie nie powinniśmy narażać wtedy organizm na kontuzję, ale także stres, bo nie oszukujmy się. Przy sprintach, jeśli mówimy o interwał jako bieg, bieg sprinterski, no to różnie może być. Możemy źle stanąć, możemy się poślizgnąć, możemy coś tam sobie uszkodzić. Przy bieganiu długodystansowym możemy spokojnie sobie rozluźnić, pobiegać, jesteśmy powiedzmy wypoczęci, a jednak sprinty obciążają dość mocno układ nerwowy, co możemy sami odczuć, że jesteśmy bardziej zmęczeni po biegach sprinterskich niż po bieganiu długodystansowym. Myślę, że moglibyśmy podsumować naszą krótką dyskusję. Pierwsza podstawowa rzecz. To, co Wojtek powiedział, ja oczywiście zgadzam się z tym, co tutaj dzisiaj Wojtek nadmienił, że interwały są niezbędne w przygotowaniu do sztuk walk, ponieważ rzeczywiście
Każdy, kto trenuje, wie, że walka to są zrywy. To nie jest bieg długodystansowy, to są szybkie strzały po 10-15 sekund, czasem krócej. Czasem jest to 5 sekund akcji, 5 sekund przerwy i znowu akcja. Rundy mogą trwać 3 minuty. W dzisiejszych czasach MMA runda trwa nawet 5 minut. Także jest to bardzo dosyć mocny wysiłek. I myślę, że rzeczywiście te biegi długodystansowe, tak jak też ja wspomniałem, będą dobre, ale raczej w okresie roztrenowania, aniżeli w okresie przygotowawczym. Masz rację. Nawet kończąc naszą rozmowę, biegi długodystansowe, interwały, no nie oszukujmy się, będą towarzyszyć w czasie planowaniu treningu do zawodów. Biegi długodystansowe dajemy jako uzupełnienie. Podstawa, jak wiadomo, interwały, sprinty. Mam nadzieję, że dość rozjaśniliśmy Wam temat i różnicę między bieganiem długodystansowym a interwałami, sprintami. Myślę, że temat jest dosyć dobrze wyjaśniony. Zapraszamy do subskrypcji kanału na YouTube i do śledzenia nas na Facebooku, a także na portalu MMA.core. Dziękujemy i do zobaczenia.